kochani, witam Was bardzo serdecznie w odcinku wprowadzającym do nowego wyzwania na moim kanale, wakacyjnego wyzwania Island Challenge. Słuchajcie, wyzwanie to będę prowadziła razem z Tulą. Odcinki tej serii będą pojawiały się na naszych kanałach na zmianę. Wspomnę tylko, że autorką tego wyzwania jest niejaka Simproved i oczywiście link w opisie pod filmem do zasad, gdzie właśnie są opisane przez tę autorkę tego wyzwania, jak również, kochani, podam wam oczywiście linka do filmu, tak jest, bo to jest youtuberka, chciałam wam powiedzieć, gdzie właśnie tworzy parcelę, którą za chwilę zobaczycie. Jak się domyślacie, na pewno jest to wyspa, jak samo, słuchajcie, wyzwanie, jak tytuł wyzwania na to wskazuje, Island Challenge, wyzwanie wyspy. Jest to wyspa i właśnie tam na filmie zobaczycie, jak ta wyspa cała powstawała. Ja wam pokażę za moment parcelę, jak my z Gosią, tak jest, nieco zmodyfikowałyśmy tę wysepkę. Niemniej jednak ta parcela była tworzona przez Simproved, dlatego oczywiście link znajdzie się w opisie pod filmem. Kochani, przed wami Millie Summer, tak jest, jest to moja simeczka, jest ona nastolatką i weźmie udział właśnie w tym wyzwaniu. Postanowiłyśmy właśnie z Tulą, że będzie to wyzwanie takie kolorowe, wakacyjne i dla młodzieży, o właśnie tak. Więc postanowiłyśmy stworzyć nastolatki i chciałyśmy, żeby one były fajne, kolorowe. Co za tym idzie? Włoski Maxi Smash, tak jest, które mają przefantastyczne kolory. Mam tutaj również simeczkę naszej Tuli, ale ją sobie będziecie mogli oczywiście zobaczyć u Tuli na kanale, prawda? Tula również dla Was nagra taki odcinek wprowadzający. Moi kochani, to jest Millie Summer, jak już wspominałam, jest nastolatką, jest infantylna, czyli jest taka dziecinna po prostu i kocha wszystkich, kocha cały świat, jest wesoła, jest taką, powiedzmy sobie, no taką głupiutką, słuchajcie, dziewczyną, o. Znaczy, no głupiutką w takim pozytywnym sensie, umówmy się. Jest taka postrzelona, rozszczepana. Simka Tuli jest to zupełne przeciwieństwo. Specjalnie chciałyśmy, starałyśmy się właśnie stworzyć nasze simki takie, wiecie, o różnych charakterach, żeby było ciekawie. Niemniej jednak są one najlepszymi przyjaciółkami i kochają się po prostu nad życie. Mają w ogóle bransoletki, tak jest, przyjaźni. Jak trafiły na tę wyspę, tak jest, bo jak się domyślacie, zapewne trafią na wyspę. Kochani, Millie i simeczka właśnie, no może tutaj powiem, simeczka Tuli nazywa się Delia Time, tak? I Delia ukończyły szkołę średnią, wybierają się na studia, ale teraz są wakacje i postanowiły wyruszyć w rejs, tak jest, w tropiki. Niestety, jak widzieliście po zwiastunie, katastrofa tak statku nastąpiła i dziewczyny wylądowały na bezludnej wyspie, gdzie będą się musiały borykać, słuchajcie, ze strasznymi problemami, to już wam mówię, tak, będą musiały po prostu przeżyć. Zaraz wam wszystko jeszcze tak pokrótce opowiem. Oczywiście zachęcam Wam, żebyście sami sobie tam wskoczyli na stronkę i sobie przeczytali całe te zasady i tak dalej. To Wam troszkę rozjaśni w głowach, bo ja nie będę w stanie oczywiście tutaj powiedzieć wszystko o wszystkim na tym odcinku. Kochani, jak wspominałam, dziewczyny tak wybierają się na studia, przed tym chciały właśnie się wybrać w rejs, no ale stało się jak stało, wylądowały na bezludnej wyspie. Jak mówiłam, Millie, proszę bardzo, jest jaka jest, simeczka tutaj od Tuli, jest to totalne przeciwieństwo, ale tak się będzie fajnie grało, mówię wam, bo będą po prostu dziewczyny różne i będzie ciekawiej, prawda? Jeśli chodzi o właśnie moją simkę, jeszcze tak zaznaczę, jest to Willy tak naprawdę, znacie moją simeczkę z prywatnej rozgrywki, też nastolatkę, bezdomną na marginesie, ci co obserwują właśnie, co są na mojej grupie, właśnie tak, to znają Willy, tylko że jest to Willy bez skina, tam, tak postanowiłam w ogóle stworzyć właśnie, starałam się stworzyć taką simkę, która by była nieco bardziej simowa, więc nie dawałam żadnego tutaj skina na ciało, ma jedynie, słuchajcie, Maxi Smash na twarzyczce, żeby była właśnie taka bardziej simowa, ale kurczę, no dobra, no nie mogłam się oprzeć, musiałam dać oczywiście oczy, rzęsy i tegeż szmeges. Tak wygląda Millie,
kochani. Moi mili, tak wygląda mili, tak jest. Ma jeszcze jedne włoski, o właśnie takie, ale strój tu się absolutnie nie zmienia, bo to jest wszystko w tym samym klimacie, no musi tak być. Ma jeszcze taki kitek. My będziemy co jakiś czas oczywiście dziewczyną zmieniać fryzurki, tylko jesteśmy uzależnione od tych kolorów, tak, że tak powiem, więc czekamy zawsze, co tam dojdzie z modów, prawda? Co tam dojdzie z modów w takich, w te fryzury, właśnie chodzi nam o te fryzury Maxis Match. Oczywiście mody do dziewczyn będą w opisie pod filmem, u mnie znajdziecie mody do mili, ale nie ma ich za dużo. U Tuli, słuchajcie, znajdziecie mody do, dla Deli, czy ja powiedziałam Dalia wcześniej, jak tak to bardzo was przepraszam, Delia, tak się nazywa simeczka Tuli. I kochani, no i tyle. Jeżeli chodzi o wyspę, to już od razu zaznaczam, z wyspy, tak, bo na wyspie tam zobaczycie za chwilę też są mody, niemniej jednak nie będziemy ich wam podawać, za co serdecznie was przepraszamy, ale serię tę przygotowujemy z Tulą już od paru miesięcy, tak, bo zaczęłyśmy, w ogóle wpadłyśmy na ten pomysł podczas świąt, słuchajcie, wielkanocnych i od tego czasu sobie już pomału, jak tam coś widzimy, ściągamy, prawda? Takich klimatycznych, mówię tutaj o takich klimatycznych modach. Ściągamy sobie, więc słuchajcie, no to było wszystko, działo się na przestrzeni paru miesięcy, nie będziemy w stanie wam podać po prostu tych modów, dlatego musicie nam to wybaczyć. Do dziewczyn oczywiście, ale mody będą w opisie. Jak mówiłam przed momentem, Mili jest, słuchajcie, tak, kocha wszystkich i w ogóle przyjaciółką świata jest i jest infantylna, czyli taka dziecinna bardzo i wesolutka, taka beztroska po prostu nastolatka. Mam nadzieję, że jej wygląd odzwierciedla, także wygląd je odzwierciedla jej charakter. Po prostu, no. Taką mam nadzieję, czym się udało, no to na, nie wiem, na pewno wy osądzicie. Jeśli chodzi o oficjalne, no to tu się nic nie zmienia, słuchajcie, wszędzie te same stroje, no dziewczyny nic nie mają, moi drodzy. Tu jedynie właśnie do spania to jest jakieś tam, jakaś bielizna, jakiś staniczek po prostu, nic tu nie ma do kompletu, no kurczę, no. Dziewczyn, no przyznajmy się, no nie chodzimy na co dzień w kompletach. Proszę bardzo, imprezowy to samo i tu to samo. Dobra. Jeszcze tylko tak szybciutko, słuchajcie, zanim przejdziemy na wyspę, chciałam wam powiedzieć jedną rzecz, a mianowicie, że będziemy tutaj potrzebowały waszej pomocy w tym wyzwaniu, ponieważ celem, golem tutaj tego challenge'u jest to, aby mieć 8 simów na wyspie, kochani, którzy potrafią, to znaczy, którzy mają minimalnie rozwinięte cechy na poziomie 4 z wędkowania, sprawności fizycznej i ogrodnictwa. I teraz tak, skąd my mamy wziąć tych simów, skoro mamy dwie nastolatki, które, przysięgam wam, rozmnażać się nie mogą. W simach wszystko możliwe, ale słuchajcie, bez przesady. Więc kochani, tutaj apel do was, bardzo, bardzo was prosimy, abyście tworzyli dla nas nastolatków, słuchajcie, lub też nastolatki, ja, bo wiecie, mówię tak nastolatków, ale mam tu na względzie obie płci, że tak powiem, czyli obojętnie, czy to chłopak, czy dziewczyna, tylko, słuchajcie, jedna bardzo ważna sprawa, żeby to był normalny sim, nie chcemy wampirów, nie chcemy kosmitów i tak dalej, normalnych simów dla nas twórzcie, kochani, tylko pamiętajcie, muszą to być oczywiście nastolatkowie, płeć dowolna, wygląd dowolny, nie mogą jednak posiadać żadnych umiejętności, zaznaczamy, i kochani moi, hashtag oczywiście, że tak, wyzwanie wyspy, słuchajcie, bardzo oryginalnie, to znaczy wiecie, wpisujecie sobie po prostu w opisie pod takim nastolatkiem, nastolatką, hashtag wyzwanie wyspy, w opisie wam to jeszcze też wpiszę ja, żebyście wiedzieli, i my sobie właśnie znajdziemy już tych nastolatków, słuchajcie, jeszcze taka malutka prośba, aby nastolatkowie ci byli w takim wyspiarskim, w miarę wyspiarskim klimacie właśnie i bez modów, tutaj zaznaczamy, bez modów, kochani, bez modów. W sumie rzęsy od Kaiko dozwolone, bo jak widzicie i ja i Tula je mamy w grze, mamy też meszę z tych rzęs, więc nie pytajcie się o to, bo to jest właśnie najczęstsze pytanie później, jak ktoś powie, że bez modów, to czy mogą być rzęsy? Tak, tu słuchajcie, mogą być te rzęsy, bo my same, jak widzicie, mamy rzęsy na simkach, ale nic poza tym, zaznaczam. Nic poza tym. Teraz, no dobra, teraz, tak, chodźcie, przejdziemy już w końcu, kurczę, na tę wyspę, gdzie dziewczyny wylądowały i tam wam dopowiem jeszcze pokrótce właśnie parę rzeczy.
No jesteśmy, słuchajcie, na naszej wyspie. Gwarantuję Wam, że jest ona dużo, dużo większa niż ten kawałek, co aktualnie widzicie. Zaraz Wam ją pokażę, ale słuchajcie, zobaczcie, mamy fale. Tak jest, mamy fale. Kochani, Simproved, to znaczy autorka tego challenge'u całego, wykonała naprawdę kawał dobrej roboty, budując te parcele, tę wyspę. Jednakże, no muszę tutaj zaznaczyć, że my z Tulą nieco ją zmodyfikowałyśmy i jesteśmy mega, mega zadowolone i jest ona teraz po prostu kosmiczna, tak jest, jest wypasiona w kosmos po prostu i tyle. Mamy fale, słuchajcie, jest morze, mamy rafę koralową, może ja Wam tak szybko ją pokażę w całości od góry. Słuchajcie, znajduje ona się na tej działce w Windenburgu, na tej wysepce, wiecie, 64x64, to jest ta największa właśnie działka taka na tej wyspie. Nie mamy tu nic oprócz tej wyspy, na tej wyspie w Windenburgu, czyli wszystkie domy usunęłyśmy, jesteśmy tylko my tutaj z dziewczynami na tej parceli. Kochani, mamy wulkan, tak jest, mamy wulkan, za chwilę Wam powiem, do kogo należy ten wulkan. Moi drodzy, mamy rafy koralowe, nie wiem, czy wspominałam już, chyba nie. Tak one wyglądają, jedna, druga. Może przejdę na chwilkę tylko w tryb budowy, bo chciałam Wam pokazać, jak to wygląda. O, właśnie tak, w środku mamy rybki kolorowe, tak, koralowe, kolorowe. One się co prawda nie ruszają, ale i tak są po prostu przesłodkie, przefantastyczne i świetnie to wygląda. Jedna rafa, słuchajcie, i tutaj mamy jeszcze jedną rafę. O, właśnie tak to wygląda. Dziewczyny co prawda będą tutaj głównie urzędować właśnie na tym środku, w centrum. Na razie siedzą sobie, słuchajcie, przy ognichu, tak jest, i rozmyślają, nie wiedzą, co się dzieje. Tak więc, moi drodzy, wygląda moja simeczka i tak wygląda wyspa, na której dziewczyny będą sobie, słuchajcie, żyły przez jakiś czas. A teraz szybciutko Wam tylko jeszcze powiem, że wyspa ta jest domem dwóch bogów. Tak jest, boga ognia, wulkanu, tego złego. I boga, w tym wypadku bogiń, ponieważ jestem ja i Tula, światła, radości i życia. Tak jest, my jesteśmy te dobre. Moi drodzy, nie będę Wam tu całej historii tutaj opowiadać, bo jest tego naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Będziemy wspominać na pewno coś podczas rozgrywki jeszcze z Tulą. W każdym razie zachęcam Was gorąco, żebyście sobie przeczytali zasady i w ogóle całą tą historię tego challenge'u na tej stronce, którą Wam podam, Simproved. Dziewczyna tam naprawdę fajną historię wymyśliłam. Zachęcam Was serdecznie. Co prawda jest to wszystko po angielsku, ale można sobie skopiować i przetłumaczyć w tłumaczu Google. Tak, jest to tak fajnie po chłopsku, że tak powiem, napisane, więc spoko, powinniście zrozumieć. Moi kochani, to wyzwanie głównie opiera się na szczęściu, tyle Wam powiem, na szczęściu i na craftingu też, tak jest. Słuchajcie, na szczęściu, ponieważ każdego simowego dnia będziemy losowały z Gosią kostkami pewną cyferkę lub też liczbę. Powinnyśmy to normalnymi kostkami losować, ale ponieważ chcemy tak, ponieważ chcemy, żebyście widzieli, co się wylosowało, żeby nie było żadnej spiny i tak dalej, mamy fajny program do tego i będziecie widzieć właśnie za każdym razem na ekranie, co się tam wylosuje i tak dalej. Co do tego losowania, tak jest, jak zerkniecie w zasady, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Słuchajcie, losujemy, ponieważ mamy tak, od dwójeczki do dwunastki, tyle Wam powiem, takie mamy numerki. I do każdego, słuchajcie, do każdej cyfry, do każdej liczby jest przypisana dana rzecz lub też dana czynność, którą trzeba wykonać danego dnia. Tak jest i fantastyczna sprawa, fantastyczne, przepraszam, rzeczy tam są. Nie będę Wam wszystkich wymieniać po kolei, bo tego jest no dość sporo. Jak sobie wejdziecie, to będziecie widzieć. W każdym razie powiem Wam, o co w tym chodzi głównie. Na przykład, jeśli wylosujemy z dziewczynami danego dnia, bodajże szóstkę, ale zabicie mnie, kurczę, jak się pomyliłam, ale chyba tak, szóstkę, to dostajemy od bogiń, tak, światła, czyli ode mnie i od Tuli. Nasze simeczki dostają nowego sima na wyspę i tak właśnie będziemy, słuchajcie, tutaj wprowadzać Waszych simów. Szóstka bodajże, jak się wylosuje, to jest nowy sim na wyspie, tak jest. I również Waszych simów, jeszcze chciałam tak na marginesie wspomnieć, również Waszych simów będziemy losować tym systemem właśnie takim z tego programu. Zobaczycie to sobie wszystko właśnie u Tuli w pierwszym odcinku, ile tam będzie właśnie tych simów, taką liczbę będziemy wpisywać i będziemy losować. Nie będzie tak, że który nam się tam podoba i tak dalej. Nie, 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 absolutnie. Będzie to typowo, słuchajcie, los. Los będzie tutaj rządził.
I słuchajcie, wprowadzamy właśnie tego nowego Sima. To jest prezent od bogiń światła, ale słuchajcie, jak wylosuje się dwunastkę, to trzeba będzie złożyć ofiarę dla tego boga wulkanu. Tak jest! Mówię wam tylko tak na tych dwóch przykładach. Po prostu szóstka to właśnie, że jakiś tam nowy Sim dochodzi, dwunastka to bóg wulkanu. On ma imię jakieś tam przypisane, ale to imię ciężko mi wymówić, więc mówię bóg wulkanu, ten zły. On żąda ofiary, będziemy musieli, słuchajcie, zabić, to znaczy wrzucić do tego wulkanu, który wam wcześniej pokazywałam. Będziemy musieli wrzucić Sima i się go pozbyć. Od razu zaznaczamy tutaj stulą, że nasze Simki się ostają. Tak jest, że no przykro nam, ale to są główne bohaterki i one nie będą nigdy poświęcane, tak jest, w tym wulkanie. Więc kochani, no tyle wam powiem. Jeśli by się tak zdarzyło, wiecie, że dziewczyny są tylko we dwie teraz aktualnie, i wylosujemy tą dwunastkę, czyli będziemy musiały poświęcić jakąś, którąś z nich, to po prostu losujemy jeszcze raz. Dziewczyny się ostają, to są główne bohaterki, one muszą być. No, tyle. Koniec, kropka. Słuchajcie, jeszcze jeżeli chodzi o to losowanie, ale dobra, to może za chwilę wspomnę, bo jeszcze mówiłam tam o craftingu właśnie. Crafting, tak. Możemy sobie wytwarzać rzeczy na stole stolarskim, który mamy na marginesie już na wyspie, ponieważ zaczynamy w ogóle tak, mówiłam wam o tym? Nie mówiłam. Zaczynamy, słuchajcie, z ławką, stołem stolarskim właśnie, koszem na śmieci, z lewem i z ogniskiem lub z grillem, ale my wybrałyśmy sobie ognisko, ponieważ jest bardziej klimatyczne, tak jest. Więc mamy ten stół stolarski i tam, słuchajcie, co sobie wytworzymy, to nasze. Ale słuchajcie, jeśli będziemy chcieli jakieś inne rzeczy, na przykład, nie wiem, choćby drink bar, coś, czego nie można wytworzyć po prostu na tym stole stolarskim, na to, moi drodzy, już musimy zdobyć właśnie surowce, a są nimi patyki i jest ich tu, jest ich tu naprawdę, naprawdę sporo na tej wyspie. Ja tak szybciutko wam tylko pokażę, tu mamy te patyczki, zobaczcie. I na przykład, aby sobie zrobić łóżko pojedyncze, powiedzmy, potrzebujemy 5 takich patyków. A żeby mieć podwójne łóżko, potrzebujemy już 10. Co prawda my już tutaj z Gosią mamy, tak jest, podwójne łóżko, że tak powiem, jest to jaskinia, kochani, tak, i dziewczyny tu będą mogły spać, ale żeby ją odblokować, będziemy musiały nazbierać 10 takich patyków. Tutaj macie, widzicie, te patyki i tak dalej. Mamy również prysznic w formie takiej właśnie skały, ale na to również chyba z 25 patyków. Słuchajcie, teraz wszystkiego nie pamiętam, to jest wszystko fajnie właśnie wypisane na tej stronce z zasadami. My będziemy cały czas z niej korzystać, kochani, bo to nie jest tak, że my wszystko pamiętamy, wiecie. Dlatego jeszcze raz was zachęcam, żebyście sobie tam zerknęli, będziecie widzieć, co za ile patyków, tak jest. Lub też, jeśli was ciekawi tutaj właśnie to losowanie całe od tej dwójeczki do dwunastki, co tam właśnie do której cyferki, do której liczby jest przypisane, to też sobie możecie zobaczyć właśnie. Mamy tu różnych fajnych dużo rzeczy, tak. Mamy hamak jakiś tam, słuchajcie, tu jest jeziorko, to już było. Jeszcze wam tylko tak szybko pokażę, bo Gosia mówiła, że zapomniała i Aśka, musisz to pokazać, jak wygląda, słuchajcie, ta wyspa nocą, bo my tutaj dałyśmy takie fajne pochodnie, zobaczcie, no i specjalnie tak obłożyłyśmy tymi pochodniami, kochani, żeby to tak fajnie wyglądało, żeby było klimatycznie w ogóle i się tak strasznie cieszymy, tak strasznie się, słuchajcie, cieszymy właśnie tą serią. No i to tyle, słuchajcie, ja wiem, że powiedziałam bardzo mało, Gośka na pewno tam więcej wam powiedziała, bo Gosia jest bardziej ogarnięta ode mnie, taka jest prawda, słuchajcie. Ja jestem strasznie roztrzepana, zresztą jak tutaj moja Simka Mili, a właśnie tak jestem, taki mam charakter, jestem roztrzepana, słuchajcie, zwariowana i ten, i zapominam o różnych rzeczach. Mam nadzieję, że słuchajcie, będziecie się fajnie bawić podczas oglądania tej serii. My na pewno będziemy się bawić fantastycznie z Gosią, zresztą uwielbiam nagrywać z Gosią. Okej, kochani, uciekam, żegnam się z wami, mam nadzieję, że choć trochę, słuchajcie, skumacie, o co tu chodzi. Wiem, że moja wypowiedź była bardzo, bardzo chaotyczna, ale dużo tu jest do mówienia, słuchajcie, ja się zawsze gubię. Zawsze się gubię, słuchajcie, jak jest za dużo do powiedzenia. Zapraszam was serdecznie do Gosi, bo Gosia to jest bardziej oczytana, jak mówiłam, osoba, ona na pewno lepiej wam to wszystko wytłumaczy i tak dalej. Także no co? A, zapomniałabym, kurczę, najważniejsza sprawa. Pierwszy odcinek u Gosi, u Tuli, tak jest, także wbijajcie tam. Powinien się pojawić, słuchajcie, w tygodniu.
Także musicie zerkać. Słuchajcie, nie powiemy wam właśnie jeszcze kiedy, bo nie wiemy same. Odcinki będą pojawiały się na pewno randomowo. Może się zdarzyć tak, że będą na przykład dwa w tygodniu, a może się tak zdarzyć. Kurczaki, mamy nadzieję, że tak nie będzie, ale może się zdarzyć, że nie będzie ani jednego w tygodniu. Niemniej jednak postaramy się, żeby chociaż ten jeden odcinek, słuchajcie, był w tygodniu. Będą one na zmianę, raz u Tuli, raz u mnie. Ten pierwszy, zaznaczam, u Tuli już wkrótce. Także to tyle, kochani. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam was, bogini Oska.